Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Lexo, a dzisiaj pokręcimy trochę kołem losu. Na Tasmanie oczywiście wszystko idzie. No, zjawa mi się zbytnio po prostu nie spodobała. Skończyły się wakacje, a więc wracamy. Pierwsze koło, syf. Ale ogólnie oto na tym pierwszym poziomie większość nagród to są syfy, jeżeli mam być szczery. Najciekawsze co może być, no to są te eliksiry, biologa oczywiście, biały lew oraz... Coś tu jeszcze fajnego może paść? No szarfy jakieś tam jednoprocentowa, więc no musicie przyznać, nic ciekawego. Zostaje was po prostu z muzyką, ale przed tym jeszcze pożulę trochę o łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Jeżeli materiał z koła się podoba, to zostaw tą łapkę, subka, aby zostać na dłużej i dzwoneczek, aby dostać powiadomienia. I tyle. Słyszymy się, jak będzie coś ciekawszego. A witam, z powrotem witam, witam. Eliksir oraz piąty kluczyk, a więc wchodzimy na drugi poziom. Tak koło losu działa, więc wszyscy to w zasadzie wiedzą, ale jak ktoś nie wie, to powiem. Jak sami widzicie, po bokach są takie kluczyki przy niektórych nagrodach i to nam pozwala wejść na wyższy poziom. Wtedy cena koła jest droższa na drugim poziomie akurat o 6 SM. Czy na trzecie się udało wejść, to nie powiem, musicie sami zobaczyć. A na drugim poziomie są po prostu lepsze nagrody. No, w teorii, bo ja tutaj nic ciekawego jak na razie nie dostrzegam. Mieszanie kostiumów akurat wprowadzili do item shopu, a więc czyżby to był jakiś przekaz podprogowy? Zostawimy jeszcze tutaj najciekawsze, oczywiście szarfa. O, już myszką najechałem, że chcę szarfę. Ej, czy tutaj padnie ta szarfa? I jest szarfa! A więc genialnie. Dzika proszę, dzika, 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 dzika. No niestety.
Małe problemy techniczne, sekundka. Dzika, poproszę dzika. I no nie ma bata, nie będzie dzika. Chociaż, no nie. W tym momencie, jak sami widzicie, wchodzimy na trzeci poziom. Gratulacje, trzeci poziom przed nami. Najbardziej ekskluzywne nagrody w teorii powinny być i już tutaj widzimy pięknie kościankę, którą bardzo bym chciał, ale niestety na mnie poleciała. Ale czyszczenie, no zawsze się przyda, mamy kilka przedmiotów do czyszczenia. Od trzeciego piętra chyba będę już cały czas komentować. Tutaj najciekawsza szarfa, a kilka szarf już nam poleciało, niestety tym razem nie. No ale cóż, w następnym odcinku na pewno coś z tymi szarfami podziałamy. Dwa magiczne kamienie i czy chociaż jeden trafi w moje ręce? No nie. Dobrze, myślałem, że to jest PPK, a to jednak tylko pierścień teleportacji. I najgorszy syf nam poleciał. Swoją drogą chyba zacznę robić te karty potwora, bo chyba nikt tego nie robi. A fajnie byłoby się móc coś przemienić, nie sądzicie? Jakiegoś bossa, smoka w M1, heheszki. Zły powrota, więc syf. Już wolałbym te zwoje EXO. Ciekawe, czy też w dwóch sztukach są tutaj. No tutaj zdecydowanie Manu, proszę Manu. Tutaj chciałem zobaczyć, czy to jest jakaś jaszczurka, ale będzie Manu, będzie Manu. Jest Manu i super, bo akurat na Surze mi się kończyło. A no wiadomo, Manu najlepszy wierzchowiec w grze. Jest Dzikus, no to poprosimy Dzikusa i no nie ma szans. Ale rada, no rada spoko, no zawsze przyspieszy trochę czytanie książek. Co prawda będę je na Surze raczej używać, ale no. No tutaj to Bengal, no ewentualnie eliksir do biologa się przyda, ale niestety książka dla peta. Słabo, słabo, słabo. Lecimy dalej. No tutaj kościanki, co prawda akurat kolczyki, one defa dają, ale no i tak na pewno by się przydały. Jednak eliksir, a więc nie ma beznadziei w pięciu sztukach, a pomału kończymy biologa, że spoko. Eliksirki te się nam kończą, że jak najbardziej się przyda. Kamienkowala będzie? No niestety nie. Fasolka Zen. No. Za 25 SM to taki słaby biznes, jeżeli mam być 4. Tutaj kościanki oczywiście, jak najbardziej. No ale już przeminęło, to może biały lew? Nie, lew też niestety. Odżywka, no kurde, tak blisko do szarfy, a niestety nie padła. Lecimy dalej. No tutaj nic ciekawego jak na moje. Powiedzcie mi przy okazji w komentarzu, lepiej wam się na przyszłość podoba koło losu z moim komentarzem, tak gdy więcej komentuję? Czy także po cichu tam z muzyczką was zostawiam i ewentualnie od czasu do czasu się odezwę w komentarzu, dajcie mi jak najbardziej znać. I tutaj mamy, no potka może być, powiedzmy, wolałbym coś lepszego. Tutaj zdecydowanie magiczny kamień najciekawszy, ale minęło, niestety. Zwój powrotu. No, do Gino nie będę miał problemu podróżować. Sekundka i jesteśmy w Gino. Lecimy dalej. Bona nakrycie głowy. No, nic ciekawego jak na moje, ale trochę na rynku stoi. Pierśnie języka. No, może być. Choć w zasadzie już umiem wszystkie języki. Do Hunio kilka książek mi brakuje.
Tutaj patrzę, co to jest za zwierzę. No jak najbardziej chciałbym tego śnieżnego Leonidasa, ale no niestety nie pykło. Blisko do jaszczurki, jeden stopień, ale nie siadło. No tutaj mam aż dwie kościanki, a więc poproszę, poproszę, niech będzie w końcu ta kościanka. Jeden tylko zabrakło. Kurde, już myślałem, że padnie kościanka, jeżeli mam być cztery. Chociaż komentuję to teraz i znam rezultat, ale wtedy myślałem, że naprawdę zatrzyma się na kościance. O, w ten sposób powinienem powiedzieć. Pedek, blisko szarfy. Niestety tylko pedek. Lecimy dalej. Jeszcze 101 SM. No PPK najciekawsze, ewentualnie magiczny kamień. Choć wolałbym PPK. W ogóle zdenerwowany jestem, bo po kręceniu kołem od razu wbiły szczeniaki do item shopu, a ja wszystkie SM-y wydałem, a więc będę musiał kupować za Yangi. Tutaj zdecydowanie Manu, no bez dwóch zdań poproszę Manu. Jednak czy się uda? Udało się. I od razu wam powiem, że te Manu jest tylko na 5 dni niestety, wiecie? Liczyłem, że to jest to na 30, ale i tak lepszy słoń w garści niż gołąb na dachu, czy jakoś tak. Ja dziękuję wam, że wytrzymaliście do końca. Przypomnę o łapce w górę, jeżeli się podobał, subskrypcji, dzwoneczku. Trzymajcie się mordeczki, to wszystko, narka.